Kwadrans po godzinie 10. Marcin Cesotka, witam w programie O tym się mówi, a będziemy mówić o efektownym zakończeniu lata 2014. Naszymi gośćmi są Stanisław Cubała, starosta powiatu piotrkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. I Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprze. Dzień dobry. Witam pana redaktora, radio słuchaczy. Zaczniemy od dożynek powiatowych, czy od zakończenia lata, jak panowie wolą? Chronologicznie to... Od przodu bym proponował, tak. Dla pana lepiej od przodu. Proszę bardzo. Także tak. Szanowni Państwo, już w tym momencie serdecznie zapraszam na festyn, na piknik rodzinny w gminie Rozprze. 20 września rozpoczynamy od godziny 14. Robimy to razem z lokalną grupą działania Buduj Razem. Mamy wiele, wiele atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Będzie dla każdego coś miłego. Przede wszystkim chcemy się pochwalić naszą lokalną działalnością, twórczością naszych lokalnych zespołów, ale także mamy i zespoły z terenu z całej lokalnej grupy działania. A jakie to są zespoły? Dobryszyce, to są zespoły ludowe, kapele ludowe, które będą występować w takim bloku od godziny 12 praktycznie do godziny 18. To wszystko gdzie? To wszystko oczywiście na stadionie Rozprze. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście na podsumowanie tego wszystkiego Gwiazda Wieczoru. No właśnie, a Gwiazdą Wieczoru będzie zespół? Piersi. Czyli Piersi jako pierwsi, jako pierwsi. W Rozprze. W Rozprze. Jako drudzy? W Spale. W Spale. Dzień później w Spale na dożynkach już oczywiście prezydenckich. A dożynki powiatowe w naszym regionie, w naszym powiecie... W niedzielę? Gdzie? Tak, panie redaktorze, w niedzielę w Rozprze będą to już 13 dożynki w naszym powiecie. Jesteśmy powiatem ziemskim, więc dożynki dla nas są bardzo ważne, bardzo istotne. Mamy ponad 14 tysięcy rolników w naszym powiecie, a praca w rolnictwie jest pracą specyficzną, bo odbywa się pod gołym niebem, na żywym warsztacie, jakim jest ziemia. Więc trudno znaleźć drugą taką specyficzną pracę, a powiedziałbym, że jest to w sumie służba dla chleba, czyli dla nas wszystkich. Dlatego zawsze, co roku, dziękujemy rolnikom, a wcześniej o godzinie 12 rolnicy idą do kościoła podziękować Panu Bogu za te dary, które ziemia wydała w tym roku, oczywiście przy pomocy rolników. Będzie piękny korowód, złożony z takiej społecznej rodziny ziemi piotrkowskiej, bo będą przedstawiciele kół gospodyń, straży, ludowych zespołów sportowych, sołtysów, no i oczywiście starostowie dożynek, pani Małgorzata Skóra i pan Alfred Leśniewski z gminy Rozprza. Są to gospodarze godni naśladowania. I po mszy świętej o godzinie 14 rozpoczynamy ceremoniał dożynkowy na stadionie w Rozprze. A na czym odbędzie polegał? Bo przyznam, że jakoś nigdy nie byłem. Panie redaktorze, właśnie zapraszamy serdecznie na dożynki. A czym by pan mnie zachęcił najbardziej do tego, żeby przybyć? Zachęciłbym pana, żeby pan obejrzał piękną tradycję ludową, jaką co roku pielęgnujemy, a pielęgnujemy jej przy pomocy naszych szkół, czyli młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i dzieciaczków z przedszkola Edmunda Bojanowskiego w Piotrkowie, czyli jest to takie właśnie połączenie już od przedszkola poprzez młodzież i koła gospodyń wiejskiej, czyli takie spinanie, żeby ta tradycja nie zaginęła. Jestem zachęcony. Zapraszam. Tak. A mało tego, otrzyma pan, panie redaktorze, jeszcze smaczny chleb upieczony z tegorocznej mąki. Obiecuję. No, dziękuję. Mam nadzieję, że dotrzyma pan obietnicy, o której trzeba pojawić się w... Proponowałbym na mszę świętą o godzinie 12, panie redaktorze. Dodatkowo mnie pan zachęcił. Bardzo proszę. Serdecznie zapraszamy, bo będzie to w naszym sanktuarium Matki Najświętszej Marii Panny, Matki Życia. Celebrował będzie ksiądz proboszcz Wiesław Płomiński, pierwszy honorowy obywatel gminy Rozprze. A co będzie jeszcze działo się w czasie dożynek powiatowych w niedzielę? Dożynki powiatowe są
dla nas takim spotkaniem samorządowych. Będzie 11 stoisk samorządowych, czyli każdy samorząd gminny pokazuje na dożynkach to, co ma najfajniejsze w gminie. I oprócz tego są sołtysi i inni przedstawiciele tych organizacji społecznych, gdzie razem z panem redaktorem będziemy mogli sobie porozmawiać, zaprzyjaźnić się, a ważne by było, żeby właśnie łączyć wieś z miastem, bo my produkujemy, ale chcemy też, żebyście tutaj w Piotrkowie spożywali zdrową żywność z naszej ziemi piotrkowskiej. A jaki to był rok dla rolników w naszym powiecie? Jeśli chodzi o gminę Rozprza, no, to powiem szczerze, że rok zapowiadał się, że będzie dobrym rokiem. Wczesna wiosna, wczesne lato słoneczne. No niestety później mieliśmy trochę tych opadów. No i smutno nam jest, że jeszcze w tym momencie okazuje się, że w niektórych miejscach na terenie, mówię tutaj o gminie Rozprza, mamy jeszcze to zboże na polach. Tak, wygląda na to, tak jak już mówiłem wcześniej, że to jest specyficzna służba. Nie wystarczy mieć umiejętności do zasiania, pielęgnowania, ale trzeba jeszcze sprzątnąć i trzeba jeszcze dobrze sprzedać. W tym roku ziarna co prawda jest więcej, ale jest troszeczkę gorszej jakości. No i rzeczywiście musimy pomyśleć tu już w przyszłości nad melioracją w niektórych gminach, bo myślę, że i Bełchatów już teraz się wycofuje, więc te wody się podnoszą, co widać. Dlatego przed nami tutaj duże zadanie, żeby tego chleba na polach nie zostawało. Ale taka sytuacja, taka trudna sytuacja tylko w gminie Rozprze, czy w innych też? Nie, generalnie jeżeli się jeździ po kraju, to już gmina Łęki, Ręczno, jeżeli chodzi o nasz powiat, to zboże jeszcze stoi, chociażby Wola Krzysztoporska też. No i im dalej na południe, tym jest po prostu gorzej. To trudne zadanie przed Wami na przykład w latach następnych, w następnej kadencji. Bardzo trudne, bo wydawać by się mogło, że ten sprzęt rolniczy coraz lepszy, ale okazuje się, że jednak natura potrafi spłatać figla i te warunki atmosferyczne i niestety prowadzą do tego, że ciężko jest mimo wszystko rolnikowi to ziarno zebrać. Tematu kadencji, jak rozumiem, następnej nie poruszamy przy takiej okazji, bo dziś rozmawiamy o zakończeniu lata, o dożynkach i o tym, co będzie działo się dzień wcześniej w samej Rozprzy. Koncert zespołu Piersi, przypomnijmy. Jeszcze na pewno o tym będziemy mówić na naszej antenie. A panowie dzisiaj będą oglądać mecze polskich siatkarzy z Rosją? Tak, obowiązkowo będziemy oglądać. Ja już teraz kciuki zaciskam i puszczę je dopiero po wygranym meczu. A jaki będzie wynik? No, oczywiście, że wygramy. No, ile? Tam wystarczą dwa sety. Dwa sety wystarczą, no, także. Ale w tej sytuacji, przypomnijmy, dzisiaj jest 17. Nie, dzisiaj jest 18. Ale 18 wczoraj był. 17, tak. Wczoraj. Dlatego ważnym by było, żeby to zwycięstwo jakoś odnieść. A mecz z Brazylią, jak panowie przeżyli? To był horror, choć z happy endem. Ale to nie był mecz dla ludzi o słabych nerwach. Słabych nerwach, tak. Tak, dlatego ja oglądałem. A pan wójt? Ja po części tylko, niestety, bo akurat wracałem wtedy do domu. No to jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Tak. To panowie mogą zrobić. No, ja bym życzył przede wszystkim rolnikom, bo to jest ważne. No niech im zdrowie, szczęście, pogoda ciągle dopisuje, a nam polskiego chleba na stołach niech nigdy nie brakuje. Pan wójt? Oczywiście pan starosta zawsze pięknie i do rymu powiedział, a ja bardzo jeszcze raz serdecznie zapraszam, żebyśmy we wspaniały sposób pożegnali tegoroczne lato w gminie Rozprza. Zapraszamy na pożegnanie lata naszych dzisiejszych gości. Też żegnamy Stanisław Cobała, starosta powiatu piotrkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy.